Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj zapowiadany komentarz dotyczący spotkania, jakie odbyło się wczoraj w miejscowości Skowieszynek z udziałem kandydata na burmistrza Kazimierza Dolnego, pana Aleksandra Adamskiego. Tłumaczę, dlaczego jestem w takiej koszulce. Konstytucja to głównie za sprawą prowokacji, jaką dokonała wczoraj na spotkaniu radna Ewa Wolna, tak, była z małżonkiem Romanem, o tym troszkę później, a pani Ewa Wolna była inicjatorem czytania konstytucji i tych koszulek, które za czasów złego PiSu nosili, więc ja odkupiłem od tych kodowców koszulkę, powiedziałem im, że za 2 lata im oddam. A na razie ja będę chodził w tej koszulce i pytanie do pani Wolnej, które jej zadam i już z tego miejsca pytam, kiedy będziemy pani Ewo czytali konstytucję przy studni, ponieważ tak jak obecnie, nigdy wcześniej konstytucja nie była łamana. Wracamy do zebrania w Skowieszynku. Szanowni Państwo, na zebranie przyszło dość dużo osób. Skowieszynek jest mi bardzo bliski, ponieważ nie dość, że sąsiadujemy z sobą, tu jest na rękę podaj, to ja jestem związany z tą miejscowością od dziecka, głównie za sprawą wizyt częstych u pani doktor Szczepkowskiej. Tak. Ale również z uwagi na to, że tam miałem kolegów, między innymi Stasia Siwca, z którym się wychowywałem, z którym chodziłem do szkoły, gdzie 45 lat temu graliśmy na boisku szkolnym, tym, w którym wczoraj odbyło się spotkanie w piłkę. LZS Skowieszynek, gdzie jako tam taki ogonek przy panu Mieczysławie czy Mieciu Włodku biegałem po boisku na Bochotnickich Błoniach, tam gdzie było boisko i jest do chwili obecnej. Nie w tym rzecz. Na spotkanie przyszło dość dużo osób, za co osobiście i w imieniu komitetu Nasza Gmina, Nasza Odpowiedzialność dziękuję i mogę Państwu chciałem Państwa zachęcić do odsłuchania całej relacji. Relacja trwała ponad 3 godziny z uwagi na pewne techniczne problemy, które mam. Nie zamieściłem tego w całości, jest w 2 częściach. Ponad 3 godziny takiej czystego nagrania, bez żadnych cięć również. Pewne wypowiedzi, tam były ciekawe rzeczy dotyczące pytań. Mieszkańcy zachowali się jak trzeba, ponieważ nie brali udziału w hejcie, ale niestety w hejcie brała drużyna pana Artura Pomianowskiego, zaczynając od pana radnego Jarosława Borychowskiego, po panią Wolną, ale o tym za chwilę, gdzie pan Jarosław Borychowski dostał delikatną lekcję, a mianowicie to, że publicznie kłamie, i to nie jest pomyłka, i delikatnie jak na razie dałem mu lekcję dotyczącej tego, co sknocili przy budowie drogi Parchatka z Będowice, którą wywołali, tak, może będzie jeszcze okazja do uzupełnienia tej mojej wczorajszej wypowiedzi. I cóż, pięknie została zgaszona i w sumie dobrze to po to, żebyście wy, mieszkańcy i naszej gminy, bo ja mówię, że jesteśmy jednym organizmem, mimo że ludzie pana Pomianowskiego chcą podzielić na wsie, podzielić straże pożarne, nie da się. To jest jedna organizacja skupiona w naszej gminie, społeczeństwo. Fakt, straże pożarne są faworyzowane przez
urzędującego burmistrza po to, żeby zdobywać tym samym głosy mieszkańców wiosek. A tak naprawdę zapominając o tym, że to, żeby straż dobrze działała i aktywnie, to jest w naszym wspólnym interesie. Niedawno dostałem film od czynnego strażaka, który jest gdzieś z Polski, który mówi o pewnych, no, wręcz patologicznych sytuacjach i to dotyczy sprawy całej Polski. Ja ten film zamieszczę. Ten strażak mnie poprosił o to, żebym to zamieścił. Zrobię z tego materiał, ale na razie mam problem techniczny. I jak będę tylko miał możliwości, na pewno to zrobię. Kolejna rzecz, która była wręcz haniebna. Zachowanie radnej Ewy Wolnej i jej męża Romana Wolnego. Proszę Państwa, cały czas były jakieś sapania, kpiny. Proszę Państwa, to wygląda i jest nakierowane na to, żeby ludziom, którzy nie są skupieni wokół lokalnej sitwy, odbierać prawo czynne i bierne prawo wyborcze, żeby sprowadzić debatę do hejtu. I w tym prym wiedzie Ewa Wolna, tak? Ale proszę Państwa, nie dzieje się to bez przypadku. Proszę Państwa, Roman Wolny, znany lokalny producent miodu, bardzo dobrego miodu, tak, to nie ma żadnego, bardzo dobrego miodu, ja sam kupowałem i jak będzie okazja, to będę nadal kupywał. Miód, który jest bardzo dobry z jednego, znaczy z kilku rzeczy. Raz, że jest teren tutaj dobry, bo nie ma tutaj rozwiniętego rolnictwa, to jest pierwsza rzecz. A dwa, z uwagi na lenistwo pana Romana Wolnego, miód nie jest chrzczony, co czasami zdarza się słyszeć u producentów nawet, że są takie próby. To jest pierwsza rzecz, niestety, albo stety, miód nie jest dostępny dla każdego mieszkańca, ponieważ jest drogi. Ale nie to jest istotą rzeczą. Ja oczywiście zachęcam do kupowania tego miodu. Warto przepłacić, ale miód jest przedni. To od razu mówię, a troszkę się na tym znam, ponieważ jestem konsumentem miodu, również Romana. Problem polega na tym, że pani radna Wolna przeciwstawiała się możliwości handlu zgodnie z ustawą o handlu bezpośrednim dla rolników, wydzielenia w centrum miasta skrawka ziemi, skrawka terenu, aby rolnicy ze Skowieszynka, z Jeziorszczyzny, z Dąbrówki, z Rzeczycy, ze Zbędowic, z Bochotnicy, z Parchatki, rolnicy mogli swoje produkty sprzedawać w centrum Kazimierza za darmo, na placu, nieodpłatnie. Czego tak zrobiła, tego nie wiem, bo nie ma możliwości, aby uzyskać odpowiedzi od pani Wolnej i jej kolegów. Tak, ale w tym samym czasie nie przeszkadza pani radnej Wolnej, że jej mąż na rynku w centralnym punkcie przy studni handluje produktami z własnego gospodarstwa czy z własnej pasieki, nie płacąc złotówki za ten teren, ponieważ stworzyli taki wytrych, że lokalna grupa działania Zielony Pierścień, do którego należy zapewne pan Wolny, nie płacą. W sumie dobrze, tylko prosiłbym, żeby zaprosić do tej grupy rolników, panie hejterze Borychowski, panie hejterze Jakubie Pruchniak, panie hejterze Kamilu Seroka, pani hejterko Magdaleno Sapała. Zaproście do lokalnej grupy działania waszych sąsiadów, a nie występujcie przeciwko nim.
to nie kto inny, a sprawa dotyczy Skowieszynka, jak radny Leszek Dołęga zabiegał o przeznaczenie pieniędzy na remont tej szkoły, gdzie oczywiście pani Magda Sapała podziękowała panu radnemu, co nie przeszkadzało, żeby gdzieś w kącie drugi kolejny powiedział, że Dołęga się wtrąca nie w swój okręt. Ta patologia, tak, bo to jest patologia, ci radni, skupieni wokół burmistrza, hejtują każdego, kto chce wprowadzić coś dobrego dla tej gminy. Żebyśmy wspólnie, razem coś zrobili. I pięknie została podsumowana do takiego stopnia, że pani radnej Magdalenie Sapale wczoraj zabrakło mowy. Już nie mówiła, a sprawa dotyczy odcinkowego pomiaru prędkości, który złożyłem w 19 roku i pięknie pani powiedziała, to jest nagrane, ja to zamieszczę, pani wypowiedź, jak pani mówiła, cytuję z pamięci, że tak, rzeczywiście radny Kowalski złożył wniosek o to, żeby w Skowieszynku i w Parchatce był ten odcinkowy pomiar prędkości, ale to nie my składaliśmy i tego nie rozpatrywaliśmy, bo to on złożył. Oni, my i oni. Sitwa to jest ci, co mają pieniądze, a reszta to jest mięso armatnie. W tym wyborcy, tak. Ta grupa, która skupiona jest wokół burmistrza Artura Pomianowskiego, ludzi traktuje jak, żeby się nie wyrażać, tak. Jest też tak, że ci ludzie mają mentalność folwarcznych kmieci, ponieważ oni uważają, że burmistrz, który 5 lat rządzi, to nie ma prawa już nikt inny rządzić, mimo że tak powiem, był przywieziony w teczce, przyszedł jako zwykły urzędnik, pisuli zastępca, który nie miał żadnego doświadczenia, chyba ze 2-3 razy się odezwał. W ogóle znaleźć sesje, w których się odzywa, to jest wyczyn, żeby tutaj nie przesadzać. Tak właśnie było. I proszę Państwa, ja Państwa zapewniam, mieszkańców sołectwa Skowieszynek, i zwracam się teraz również do Pani Beaty, Pani Sołtys. Nie wiem, dlaczego Pani banuje. Ja wielokrotnie udostępniałem na Facebooku różne informacje, które Pani zamieszczała, bo na tym polega, żebyśmy się wymieniali. Oczywiście możemy się różnić w pewnych opiniach, ocenach, ale banowanie ludzi, no to jest poziom Artura Pomianowskiego, Waszego bożyszcze. No, macie zapewnione prawie 50% głosów. Głównie przez te obdarowywanie z tłustymi synekurami swoich ludzi, przez gigantyczne transze pieniędzy do różnych instytucji i organizacji, poprzez nieracjonalne działania, które są robione tylko dla poklasku, czyli typowy skrajny populizm. I macie swojego burmistrza, który nie ma cywilnej odwagi, żeby stanąć do debaty publicznej jak człowiek z człowiekiem, wymienić poglądami się i odpowiedzieć na trudne pytania. Organizuję spotkanie w piątek i już jest zapowiedziane, że będzie obstawa, siepacze będą wokół miasta i będą wychwytywać niepotrzebnych ludzi i będą banowani, czyli delikatnie będzie im sugerowane, żeby się nie pojawiali na tym. Tak, ja miałem przekaz, może to jest fałszywy przekaz, pan burmistrz pewnie o tym nic nie wie, no bo skąd może wiedzieć? Tak, i to tutaj nie ma przesady. Burmistrz w pewnych kwestiach jest wciągany w rzeczy, o których nie ma pojęcia. Nie wie, tak naprawdę. O niektórych wie, ale to już mniejsza z tym. Na dziś tyle. Zapraszam do komentowania.